No hej. A tak na poważnie, witajcie moi kochani w najfantastyczniejszą niedzielę pod słońcem. Wczoraj oglądaliśmy sobie na ratunek 112, jeśli nie obejrzałeś jeszcze tego odcinka, to sobie obejrzyj po tym jak obejrzysz ten. A dzisiaj nasz mózg uszkodzi kolejna dawka nowych sekretów sąsiadów. I jest to już 36 odcinek, czajcie, to zostały jeszcze tylko 4 odcinki oprócz tego. Niesamowite po prostu. I tak sobie pomyślałem, że na 40 ten ostatni odcinek przydałoby się zrobić coś takiego wyjątkowego. I w sumie to wiecie, zgoliłbym się na łysa, ale już za późno. Więc nie wiem, możecie pisać w komentarzach jakieś pomysły, co zrobić na 40 odcinek, bo to będzie wyjątkowy, końcowy odcinek nowych sekretów sąsiadów. No ale chciałem też wam powiedzieć, że najprawdopodobniej jutro pojawi się bardzo ciekawy odcinek na No Joke Podcast. Fajny podcastik wleci, myślę, także no, lecimy z odcinkiem. Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy naprawdę wiemy, kim oni są? Oto Mariola. Kobieta samotnie wychowuje swojego nastoletniego syna Jakuba, z którym jest bardzo zżyta. Obok mieszka Janina, niepracująca matka, bardzo zaangażowana w wychowanie córki Kamili. Oho, już widzimy zetknięcie się dwóch światów, tak jak wiecie, w takich serialach albo filmach dla nastolatków. Jakub, cool gościu z czapką z daszkiem przekręconą na które na bok. I Kamila, dobra uczennica z konserwatywną matką, która szuka takiej odskoczni od swojego nudnego życia. Janinie nie podoba się styl prowadzenia domu przez sąsiadkę. Nie akceptuje tego, aby jej córka widywała się z Jakubem. Ale czy Janina słusznie obawia się sąsiadki i jej syna? W jaki sposób Jakub sprawi, że jej życie całkowicie się zmieni? Ja myślę, że to będzie tak jak w tych filmach, gdzie wiecie, jest jakiś gościu ze wsi, jakaś kobieta, nie wiem, która jest córką króla na przykład. I oni się kochają, jest super, ale rodzice tej królewny, im się to nie podoba, że jakiś gościu, jakiś ze wsi chce z nią być i ona już w ogóle ma zaplanowanego męża. Ale oni się kochają, więc uciekają i blablabla. No, tak jak było w Pamiętniku na przykład, czy tam, nie wiem, w Titaniku chyba też tak było, nie? Że była taka kobieta, co z takich wyższych sfer i DiCaprio z takich niższych. I też był ten gościu taki, co go nienawidziłem, co miał być mężem chyba, czy tam był mężem nawet. Pomiędzy swoją pracą nauczycielki i wychowaniem syna, dni Marioli są bardzo do siebie podobne. Ale jej styl życia jest daleki od tego, który reprezentują jej sąsiedzi. Dzień dobry, Janino. Dzień dobry. Byłam przekonana, że sąsiadki rozmawiały o mnie, ale nie mogłam nic poradzić na ich plotki. Zresztą wiedziałam, co sobie o mnie myślą. Dla nich bycie samotną matką jest niedopuszczalne. Aha, stop. Czyli według tych kobiet, jeśli jest mężczyzna, jest kobieta i zaliczą wpadkę, mają dziecko, tak? I facet ucieknie od dziecka, żeby nie ponosić odpowiedzialności, to wtedy ta kobieta jest jakby złą matką? Co to ma być za rozumowanie w ogóle? Następnego dnia rano, otwierając swoje listy, Mariola odkrywa, że ktoś jest bardzo wrogo nastawiony do jej syna. Mariola natychmiast wraca do domu, aby zapytać Jakuba o przedziwny list znaleziony w skrzynce. Czy syn coś wie na ten temat i czy powie jej prawdę? Jakub, co to jest? Nie wiem, listy jakieś. Przestań ze mną grać w te swoje gierki. W co ty się wpakowałeś i kto to napisał? A on to przeczytał w ogóle? Może on serio nie wie? Rzucasz mu stertę listów przed nos i pytasz się, co to ma znaczyć. No listy jakieś, też bym tak powiedział, no. Nie wiem, kto to napisał. Przecież nie jest podpisane. Synu, jeżeli ty masz jakieś problemy w szkole, to zawsze możesz ze mną porozmawiać, pamiętaj. Ale mamo, spokojnie, ja nie mam żadnych problemów. To pewnie jakiś głupi dowcip. Napisali, zdychaj pieprzony złodzieju. Jeżeli wiesz, kto to napisał, masz mi natychmiast powiedzieć. Ale nie wiem. No to może przejdziemy się do dyrektora twojej szkoły? Może on będzie miał jakiś pomysł? Nie no, mamo, spokojnie, no robisz mi tylko siary. No, ale skoro ty nie wiesz... Skoro on nie wie, to chyba tym bardziej dyrektor nie będzie wiedział. Nie wiem, jak jest w innych szkołach, ale na przykład w mojej, przez to, że jest dużo uczniów, to pewnie dyrektor w ogóle nie wie o moim istnieniu. No dobra, to pewnie napisał taki mój kolega z klasy. Robi takie głupie dowcipy, dla niego to jest zabawne. Zabawne? No to może teraz ja sprawię, że będzie zabawne. Jak on się nazywa? No chyba nie myślisz, że wydam ziomka. Jakub, komuś takiemu nie warto iść na rękę. Dobra, mamo, sam się tym zajmę. No, tylko nie narób kłopotów. Miłego dnia. Pa. W tamtym momencie nie byłem zbyt popularny w liceum, więc list mógł zostawić każdy. Ale jakbym go dorwał, to by się zrobiło naprawdę gorąco. Mogli się brać za mnie, ale nie mieli prawa mieszać w to mojej mamy.
Ona już miała wystarczająco dużo zmartwień. Ojej, biedny Kuba. I jeszcze pewnie Janina, ta matka Kamila, uzna, że jest złym człowiekiem. Albo to ona napisała ten list? Nie wiem, to jest dla mnie tak absurdalne, że Janina nie lubi Marioli dlatego, że ona sama wychowuje dziecko i Jakuba też pewnie przez to nie lubi. Nie lubi go, bo nie ma ojca, nie? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o anonimowym liście z pogróżkami, Mariola zdecydowała się porozmawiać z Kamilą, młodą sąsiadką, która chodzi do jednej klasy z Jakubem. Chodzi o Jakuba. O Jakuba? Martwię się o niego. Nie wiesz, czy nie ma teraz w szkole jakichś problemów? Nie, nie sądzę. Kamila, on dostał list z pogróżkami. Jeżeli ma jakiekolwiek problemy, chcę o tym wiedzieć. Nie wiem, czy powinnam o tym mówić. Kuba będzie miał pretensje. Obiecuję ci, że nie dowie się o tym. No bo po szkole krąży teraz pewna plotka. Jaka plotka? Są osoby, które mówią, że Kuba ukradł jakieś rzeczy nauczycielom i uczniom. Czyli to pewnie plotki, bo gdyby ukradł coś nauczycielom, faktycznie to raczej skontaktowaliby się z matką albo z policją, a nie pisali jakieś liściki. No w sensie, chyba że nauczyciele w tej szkole mają po 10 lat. Że ukradł telefon i pieniądze. Od tego czasu nikt się do niego nie odzywa. Oprócz mnie oczywiście. Naprawdę muszę już iść. Miłego dnia, pani Brandys. Kamila, co ty tu jeszcze robisz? Spóźnisz się na lekcję. Już idę, rozmawiałam tylko. Przepraszam, to ja ją zatrzymałam. Kamila bardzo dobrze wie, jaki ma grafik. Nie może opuszczać zajęć. Tak, już dobrze, idę. I nie tym tonem, moja panno. To moja wina, chciałam z nią porozmawiać. Kamila powiedziała mi, że Kuba ma jakieś problemy w szkole. Czy ty wiesz coś o tym? Tak, tak, mówili mi. Chciałam nawet z tobą porozmawiać. Tak, chciała z tobą porozmawiać. Po to, żeby ci wytłumaczyć, jaka jesteś żałosna, że samotnie wychowujesz dziecko i przez to są takie efekty właśnie. Dobra, przepraszam, już zostawiam ten temat, no ale w sumie, choć nie, to jest główny temat odcinka. Dla mnie głównym wątkiem odcinka jest to, że Janina nie lubi samotnych matek. Ojej, no to dobrze, bo ja już nic z tego nie rozumiem. Zapraszam cię na herbatkę, bo tu domy mają uszy. Ha, ironia, co? Domy mają uszy. Janina to te domy. Znaczy wiadomo, że ludzie mają uszy, więc to trochę bez sensu, ale... Ale chodzi o to, że Janina na pewno się zajmuje nie swoimi sprawami. Mariola bardzo rzadko ma okazję dostać zaproszenie do domu Janiny. O czym tak naprawdę sąsiadka chce z nią porozmawiać? Wiesz już więc o tej historii z kradzieżą? No tak. Wiem tylko tyle, ile powiedziała mi Kamila. Wyobraź sobie, że Jakub nic mi nie powiedział, żeby mnie nie martwić. Chcesz powiedzieć, aby nie musieć się tłumaczyć? Tłumaczyć? Cóż, taka historia z kradzieżami chyba cię nie uszczęśliwia. Nie chcesz mi powiedzieć, że ty w to wierzysz? Nie, absolutnie. Ja po prostu nie wierzę w to, że to nieprawda. Albo raczej jestem przekonana co do przeciwieństwa niewinności twojego syna. Którego wychowuje samotna matka. Nie wiem, czy może zapomniałam dodać, ale to ważne. To dlatego z niego taki łotr. Wiesz, jak to mówią. Nie ma dymu bez ognia. No, może czasem i tak jest, ale w tym przypadku to jest jakaś bzdura. Jakub nie jest złodziejem. Chciałabym mieć takie zaufanie do ludzi jak ty. No ale przecież to jest mój syn, no komu mam ufać jak nie jemu? A poza tym, jeżeli coś wiedziałaś, to dlaczego mi wcześniej nic nie powiedziałaś? Bo cię nie lubię, mordeczko, proste. Nie lubię w ogóle samotnych matek. To nie jest w moim stylu wtrącać się w życie innych. Poza tym musisz wiedzieć, że doradziłam Kamili, aby trzymała się trochę z daleka od Jakuba. Słucham? Nie spodobałoby mi się, gdyby była zamieszana w tego rodzaju aferę. Ale to jest jakaś bzdura. Jakub nie jest złodziejem. Jest bezczelny, włóczy się po ulicach. Nie mogę pozwolić, aby ściągnął na złą drogę moją córkę. Sugerujesz, że Jakub jest bandziorem? Ależ nie odbieraj tego tak, ale przyznaj, że sobie nie radzisz. Bro, ona próbuje być taka trochę passive-aggressive, ale jej to totalnie nie wychodzi, jest tylko agresyw, jest po prostu jędzą. Jest w 100% wredną babą. Co to w ogóle znaczy, że włóczy się po ulicach? No i co z tego? Czyli co, chodzi? To go czyni bandziorem? Wiecie co, to w takim razie ja już dawno powinienem być w więzieniu, nie? No nie, nie wierzę, że to powiedziałaś. Przecież znasz go od zawsze. To niech udowodni, że nic nie ukradł. Od tej pory nie życzę sobie, aby Jakub spotykał się z moją córką. I wiedz, że inne matki na osiedlu są zgodne ze mną. Wystarczy! Dość już się tutaj nasłuchałam. Wychodzę.
To nie była wina biednego chłopaka, że był źle wychowany. Matka zdecydowała się na dziecko, będąc sama. A potem Jakub musiał płacić za jej błędy. O mój Boże, co ci w ogóle to obchodzi, czy ona samotnie wychowuje dziecko, czy nie? Jaki to ma wpływ na twoje życie? Jak ja nienawidzę takich ludzi właśnie, którzy się tak angażują w kogoś życie, w sensie wciskają nosa w nie swoje sprawy, mimo to, że to, co się dzieje w ich życiu, jakby totalnie ich nie dotyczy, no... nienawidzę czegoś takiego. Zbulwersowana oskarżeniami wobec syna Mariola, zdecydowała się przeszukać jego pokój. Chce się w ten sposób dowiedzieć czegoś więcej na temat jego problemów. Nie jest sobie w stanie wyobrazić, co odkryje. Zaczynałam się zastanawiać, czy Jakub faktycznie wszystko to ukradł. Nawet mając dowody przed nosem, nie mogłam w to uwierzyć. To nie było w jego stylu. Też mi ciężko w to uwierzyć. Ukradł lustrzankę ze szkoły? Serio? Chyba szkoła by zrobiła jakieś dochodzenie czy coś, nie? Mają kamery przecież. Coś tu śmierdzi. I powiem wam nawet, że coś tu śmierdzi wiem czym. Coś tu śmierdzi Janiną. Tego wieczoru Mariola czeka na Jakuba w salonie. Chce mu pokazać, co znalazła w jego pokoju. Jak młody człowiek na to zareaguje? Czyli ukradł dwa aparaty i obiektyw. Może on tego nie ukradł, tylko może on jest po prostu uciśnionym fotografem i się tego wstydzi, to jest takiego hobby, którego się wstydzi. I wiecie, przy okazji na tym zarabia, więc to ma pieniądze na to wszystko. To byłby plot twist, co? To byłby plot twist. Znalazłam te rzeczy w twoim pokoju. Możesz wyjaśnić mi, skąd się tam wzięły? A możesz mi wyjaśnić, jakim prawem przeszukałaś mój pokój? No, wydaje mi się, że powinnam była to zrobić dużo wcześniej. Co się dzieje? Teraz kradniesz? To nie tak jak myślisz. Oni mi to wszystko pożyczyli. Pożyczyli? Tę bransoletkę też ci pożyczyli? Kto? Żarty sobie ze mnie robisz? Przysięgałem, że nic nie powiem. Przysięgałeś czy nie przysięgałeś, nie obchodzi mnie. To chcę natychmiast wiedzieć, co tu się dzieje. Ej, ja też bym chciał wiedzieć. Bo raczej nie ukradł tego, to by było zbyt proste, nie? Może on nagrywa jakiś teledysk i to pożyczył? Po prostu wiecie, tak jak na przykład raperzy wypożyczają auta jakieś drogie. Na pewno też wypożyczają kamery, bo są takie, wiecie, kamery, co kosztują po 80 tysięcy, to pewnie oni też je wypożyczają. To może on też kręci jakiś teledysk. Nic. Musisz mi zaufać, że to nie jest skradzione. Skradzione czy nie skradzione, ale te przedmioty nie należą do ciebie. Dlatego weźmiesz je jutro do dyrektora liceum, to wszystko. Widzę, że nie chcesz oddać tych przedmiotów, tak? Na kogo ja wtedy wyjdę? No to już nie jest mój problem. Trzeba było o tym myśleć wcześniej. To ja już nie wiem, czy on kręci teledysk, czy ukradł. Może faktycznie ukradł, bo to... Ale to był tak strasznie nietypowy jak na paradokument, że to, wiecie, by się sprawdziło, sprawdziłyby się te przewidywania. Następnego dnia, zgodnie z życzeniem mamy, Jakub zwrócił wszystkie skradzione przedmioty dyrektorowi liceum, do którego uczęszcza. Decyzją dyrektora został zawieszony na 3 dni w prawach ucznia. Sąsiadka Kamila przyszła pomóc mu nadrobić stracone lekcje. Ja nigdy nie rozumiałem tego zawieszenia w prawach ucznia. Jakby to jest niby taka potężna kara, potężna, ale na czym to polega? Na tym, że nie idziesz do szkoły przez 3 dni? W sensie, że w tym przypadku zawieszenie przez 3 dni to, że nie idziesz do szkoły przez 3 dni? No faktycznie straszne, straszne. Czekacie na kogoś? Nie, to chyba ktoś do mamy. Byłam pewna. Kamila, bierz swoje rzeczy. Wychodzimy. Dzień dobry, pani Lefer. Jak się pani dzisiaj czuje? Ty się nie odzywaj. Kamila, bierz rzeczy, pośpiesz się. Skąd wiedziałaś, że tu jestem? Uprzedziła mnie sąsiadka. Na szczęście są jeszcze osoby, które interesują się tym, kto się z kim spotyka. Na szczęście? Na szczęście istnieją wścibskie osoby? No fantastycznie, co byśmy zrobili bez nich? Ta baba jest tak totalnie odklejona od rzeczywistości. Mam 17 lat i spotykam się z kim chcę. No na pewno nie z tym bandziorem. Zabraniam ci obrażać mojego syna pod moim dachem. W rzeczy samej powinnaś była go lepiej wychować. A za kogo ty się masz, że mówisz do mnie tym tonem? Za kogo ja się mam? Za dużo lepszą matkę od ciebie. Wychowuję mojego syna tak, jak mi się podoba i nic ci do tego. Wręcz przeciwnie. Wszystkich to obchodzi. W okolicy są włamania, a twój syn jest złodziejem. Wynoś się, bo nie ręczę za siebie. Jaka matka, taki syn.
Kamila, do domu! Taką jesteś super matką, może się córka was na nie lubi. A tak właściwie to gdzie jest ojciec Kamili, bo go nie widzieliśmy. Może na przykład cały czas siedzi w domu związany gdzieś w piwnicy, żeby nie uciekł od Janiny, no bo to jest jakby jedyny sposób, no. Bądźmy szczerzy, nikt by nie wytrzymał z Janiną w jednym pomieszczeniu dłużej niż 5 minut. Następnego ranka Mariola odkryje, że sprawy związane z jej synem są dalekie od ułożenia się. A wszystko to pod przytłaczającym spojrzeniem sąsiadek. Tak was to bawi? Śmieszne? Zapewne nie widziałyście, kto to zrobił, prawda? No ale nie przeszkadza wam to stać i tutaj plotkować. Jest o czym pogadać. Popatrz, jak się ubrał. Teraz już mnie nic nie zdziwi, nic. Co cię nie zdziwi? Co cię, kobieto, nie zdziwi? Ten odcinek jest jednym z najbardziej denerwujących. Te dwie baby są takimi jędzami, takich nienawidzę po prostu. Jakbym tam był po prostu, kurde, jakbym się przeniósł do tego paradokumentu i bym tam był, to bym nic nie zrobił. Bo to tylko paradokument i ja nie powinienem się denerwować na paradokument, okej? Okay? Jeśli denerwuję się na paradokument, to znaczy coś nie tak z moją głową, okej? Okay? Za dużo okej okay w tym, co powiedziałem. A to znaczy, że na pewno nie jest z moją głową okej. Okay. One nie są tego warte, chodź do domu. Chyba wiedziałem, kto to zrobił. To Mikołaj i Adam z ostatniej klasy. Wtedy o mało co się z nimi nie pobiłem, bo strasznie mnie zdenerwowali. Powiedzieli, że skoro nie mam ojca, to pewnie jestem złodziejem. Olałbym to, ale matkę zaczęło to doprowadzać do szaleństwa. Tego wieczoru Jakub jest głęboko zraniony przez podły napis namalowany na garażu. Czy Mariola znalazła wyjście z tego impasu? Powinieneś stąd zniknąć. Daj spokój, wszystko się ułoży. Nic się nie ułoży, zobacz. Obrażają cię, niszczą nasz dom. Myślę, że powinieneś wyjechać do szkoły z internatem. Jesteś niepoważna? Dzwoniłam i znalazłam nawet jedną dobrą. Ja myślałem, że będzie chciała się przeprowadzić, a nie wysłać go do szkoły z internatem? No ale cóż, ale w ogóle dlaczego? Bo te baby są najgorszymi ludźmi na świecie. Zamontujcie kamery po prostu i wtedy będziecie mogli zobaczyć jakby kto to robi i go zdemaskować i pójść na policję, no i będzie miała przesrane, no. Równie dobrze mogę iść do więzienia. No nie przesadzaj. Poza tym myślę, że czas, abyś stał się już odpowiedzialny. A jeżeli zostaniesz tutaj, to nie zrobisz matury. No, chyba że powiesz mi prawdę. Nie mogę. Przysięgałem. No to nie ma innego wyjścia. Dobra, zgoda. Od kiedy ten internet? Od poniedziałku. Dzwoniłam. No dobra. Idę się pakować. Czemu? Czemu on tak bardzo nie chce powiedzieć, o co tu chodzi? Nie wiem, czy on wisi hajs kartelowi, był w Meksyku i uciekł z kilogramem kokainy? Nie wiem, znaleźli go? Co ukrywa ten młody człowiek? I mogę tak mówić, bo jestem stary. Za rok będę miał 20 lat. I komentuję paradokumenty. No tak. Nie no, żartuję, to jest najlepsza rzecz, jaką można robić kiedykolwiek. Następnego dnia rano Mariolę budzi ktoś dobijający się do drzwi. Kto może odwiedzać ją tak wcześnie? Gdzie on jest? Ale kto? O kim ty mówisz? Twój syn jest tutaj? No oczywiście, że jest. Jest 6 rano i nie wypada biegać po domach o tej porze. Za kogo ty się uważasz? Zostałam okradziona tej nocy. Jestem pewna, że to on. Czy ty masz coś nie po kolei w głowie? No myślałem, że to już ustaliliśmy dawno temu. Ja myślę, że Janiny nikt nie przytulał, jak była mała. No i widzicie, jakie są tego efekty. Albo, nie wiem, młotek spadł jej na łeb. Coś jej się tam przestawiło. No jest taka Janina. Wynoś się z mojego domu! Jestem pewna, że to on. W dodatku wciągnął Kamilę w te swoje machlojki. Kamilę, a co Kamila ma z tym wspólnego? Kamila zniknęła. Daj mi przejść, albo wzywam policję. Jego pokój jest na górze, prawda? I co? Nie mówiłam? Najpierw mnie okradł, a potem uciekł z moją córką. Ja muszę ich znaleźć. Mów, gdzie oni są! Ale ona też myślała, że Jakub jest w domu, ty pajaco, to skąd ma wiedzieć, gdzie on jest? A poza tym to też trochę świadczy o tym, jaką jesteś matką, Janino, jakby, że twoja córka ucieka z chaty? Nie mam pojęcia. Wczoraj pokłóciliśmy się na temat internatu, do którego go zapisałam, więc... Ach, mam tego dość. Dzwonię na policję. Nie no, czekaj, może jest jakieś inne rozwiązanie. Tak? Ciekawe jakie. No nie wiem, można na przykład zadzwonić do Jakuba? Czy to za mądre, żeby na to wpadła Janina, co?
Zaczekaj, może zanim zaczniemy robić nie wiadomo co, to zadzwonimy do nich. A co ja robię cały czas? Kamila jest poza zasięgiem. Odzywa się poczta głosowa. To ja spróbuję, do Jakuba. Jest sygnał. Ten dźwięk dochodzi z garażu. Bra, upili się i zasnęli w garażu. Ale nie, no pewnie coś tam normalnego robią, jak na przykład produkcja narkotyków, prawda? Kamila, co ty tutaj robisz? Wszędzie cię szukam. A co to za torba? To nie ja, mamo, przysięgam. Zabroniłam ci się spotykać z Jakubem. Ale on nic nie zrobił. A co to za plecak? I co jest w środku? Ale to moje. I nadal będziesz twierdzić, że twój syn nie ma z tym nic wspólnego? Jakub, czy to prawda? Okradłeś panią Janinę? Ty, córeczko, chciałaś odzyskać nasze rzeczy, prawda? Nie, chciałam cię okraść. Chciałam cię okraść razem z nim, bo cię nienawidzę, rujnujesz mi życie. Odzyskać to ty se sama możesz, rozum i godność człowieka, babo. Przyłapałaś Jakuba na kradzieży i chciałaś usłyszeć wyjaśnienia. Jakub, powiedz coś! Chodź, dziecko. Policja się tym zajmie. Nie, nigdzie nie idę. Ojej, czyżby córka Janiny jej nie słuchała? O mój Boże, myślałem, że tak źle to mogą wychowywać tylko samotne matki. Pani Janino, zawiodłem się. Janina ostatecznie nie zadzwoniła na policję. Chce wyjść z mieszkania, ale Kamila nie chce go opuścić. Czy faktycznie powiedziała już wszystko, co wie? Idziemy, nie masz tu nic do roboty. Nie pozwolę Jakubowi iść do więzienia. Kamila, zamknij się, proszę cię. Chociaż raz Jakub ma rację, zamknij się. Nie, mam dosyć tych twoich wszystkich harmonogramów, zajęć i tej całej dyscypliny. Oceniasz wszystkich wokół, kiedy sama kłamiesz jak najęta. Ale o czym ty mówisz, córeczko? Wiem dobrze, że tata wcale nie jest na wyjeździe służbowym w Norwegii. Uuu, ale plot twist. Czyli ona najeżdża na nią, że jest samotną matką i sama też jest samotną matką. Albo dobrze ukryła męża w piwnicy tak, że córka jej w ogóle nie widziała go, no go. Nie jej, tylko go. On cię zostawił, ma kogoś innego! Cicho bądź, to nie powinno cię interesować. Nie powinno jej interesować, co się dzieje z ojcem? Aha, to zbyt głupie, żeby dodać do tego jakiś jeszcze komentarz, także zostawię to po prostu, tak. Że nie powinna się interesować, co się dzieje z ojcem. No tak, no tak. A właśnie, że mnie interesuje! Ja chcę powiedzieć prawdę! Kradzieże w liceum i włamania w dzielnicy, to byłam ja! Potrzebowałam pieniędzy, żeby wyjechać do ojca! Nie zniosę dłużej takiego życia! Kuba, wybacz mi. Nie powinnam była nigdy cię w to wplątać. Opowiadasz jakieś bzdury, Kamila. Ale taka jest prawda! Czyli ty nic nie ukradłeś, cały czas kryłeś ją. Widzicie, mówiłem, że to love story tego typu. Ale muszę przyznać, że całkiem fajny odcinek, fajnie mi się go ogląda, fajnie mi się go komentuje, jest super. Powiedz im prawdę! Twoja mama na to zasłużyła. To wszystko zaczęło się pewnego dnia w liceum. Przyłapałem ją, jak kradła telefon komórkowy z szatni. Więc spotkałem się z nią na następnej przerwie i zaproponowałem, żeby go oddała. Podrzuciłem go koledze do kieszeni i dałem się przyłapać. I wtedy ona zaczęła znowu kraść, a mnie zawsze obwiniali. No dlaczego nie powiedziałeś jej, żeby przestała? Jak miałem to zrobić? Ona potrzebowała pieniędzy, żeby się wyprowadzić z domu. O tak, tak jak cudownie. Jestem taki szczęśliwy. A jestem taki szczęśliwy, bo jestem okropną osobą i cieszę się, że Janina się zaraz zesra. Ona po prostu powie, sorki, zesrałam się. Nie wytrzyma tego. Mogłeś powiedzieć mi, ja bym zrozumiała. Nie mógł. To mój przyjaciel, nie wydałby mnie. Nigdy się po tobie tego nie spodziewałam. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam. Po tych wszystkich wyrzeczeniach. Po tym wszystkim, co dla niej zrobiła, czyli po tym całym byciu jędzą, tak? Faktycznie, no nie wiem, jak to się mogło stać. Po wyjściu Janiny, Mariola zaproponowała dziewczynie, aby została u nich i spokojnie się zastanowiła, co chce zrobić. Myślę, że twoją mamę będzie ciężko do czegokolwiek przekonać, ale powinno się jej pokazać, że chcesz wszystko naprawić. Oddaj wszystkie rzeczy, które ukradłaś i przeproś okradzionych. Ale ludzie mnie znienawidzą. I słusznie, okradłaś ich. Jak chcesz, mogę pójść z tobą. Powiedz po prostu prawdę, że potrzebowałaś pieniędzy, żeby wyjechać do ojca. Myślę, że
Koniec końców wszyscy jakoś to przełkną i obędzie się bez policji. Tak pani myśli? W razie czego poręczę za ciebie. Dziękuję, mamo, jesteś najlepsza. Kuba, jest mi tak przykro. Nie chciałam, żebyś cierpiał z mojego powodu. Ale wszystko opowiem i chcę, żeby każdy dowiedział się, że to ja ukradłam te rzeczy. I że nie miałeś nic z tym wspólnego. Spoko, pójdę z tobą oddać te rzeczy. Przecież nie zostawię ciebie samej. Tak, tak, to ma być love story, a nie friendzone story. Pocałujcie się i odjedźcie ciemnozielonym Passatem, a to wszystko niech ozdobi piękną czerwienią zachód słońca. Czy zdobyłem serca widzów tym, co teraz powiedziałem? Bo wiecie, to było takie trochę poetyckie, nie? Zdobyłem wasze serca? Jak tak, to dawajcie mi je. Muszę jeść serca, żeby być nieśmiertelny. Mam 19 lat, także proszę już dawajcie mi je. Trzeba zacząć. Kilka dni później Jakub ostatecznie został oczyszczony ze wszystkich podejrzeń. Kamila zdobyła się na odwagę i przyznała do kradzieży. Żadna z ofiar nie złożyła skargi. Janina zrozumiała, że była zbyt wymagająca wobec swojej córki i zgodziła się, aby ta poleciała do Norwegii odwiedzić swojego ojca. Dzwonimy się? Obiecuję. Jak tylko dolecę, to napiszę. A wy, czy naprawdę znacie swoich sąsiadów? Ta, cicho tam. Ja w sumie nie wiem, od kiedy oni są parą, bo jakby ona powiedziała, kiedy to tłumaczyła wszystko, o co chodzi, to powiedziała, że to jest przyjaciel, ale teraz już nie. To co, oni w tym czasie właśnie pomiędzy tym się stali parą, czy... Nie wiem, nieważne. Ale wiecie, co jest ważne? To, że w ten odcinek może się pojawić, już to mówiłem, ciekawy podcast z udziałem pewnej osoby, nie powiem wam kto. Ale wiecie, że ta osoba jest związana z kanałem i więcej wam nie powiem, to było na tyle. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zostaw suba, napisz komentarz i jeśli zostawiłeś już suba wcześniej, to włącz wszystkie powiadomienia. Lubina!